Cześć, Dziskać, zapraszam Was na nowy filmik, tym razem luźny film, jak w większości. Mój pies drepcze po moim przedpokoju, jeżeli słyszycie takie dziwne odgłosy, to są takie jego łapki po moich panelach. Dzisiaj filmik taki typowo luźny, typowo po prostu pogadankowy. Ja nigdy nie kręcę takich rzeczy, bo jakoś nie wiem, nie są w moim stylu, ale najzwyczajniej dzisiaj mam ochotę z Wami pogadać. Mam ochotę z Wami pogadać, mam ochotę Wam powiedzieć, co się dokładnie dzieje. Ogólnie jest dużo tematów, które chciałabym poruszyć. Tak sobie pomyślałam, że do tego po prostu zrobimy sobie jakiś fajny makijaż. Więc jeżeli tylko macie ochotę zobaczyć i pogadać ze mną najzwyczajniej w tym filmie, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Okej, miałam w planach zrobić sobie makijaż Lili Lolo. To są minerały, które jakiś czas temu dostałam. Powiem Wam szczerze, używam ich już jakiś czas i jestem pod dużym wrażeniem. Ja nigdy nie lubiłam minerałów, bo minerały są dla mnie takie nie za bardzo. Ale jednak Lilo daje radę. Ale dzisiaj sobie troszeczkę zmiksujemy, z tego względu, że jestem przed miesiączką, tak jak na pewno widzicie. To niestety, ale bomby mam wszędzie. Dosłownie wszędzie. Więc musimy to sobie jakoś przykryć i dopiero wtedy położymy minerały, bo ja tutaj buzię mam, wydaje mi się, w całkiem fajnym kolorku i w całkiem dobrym, wiecie, ogólnie stanie, nazwijmy to tak. Więc jak najbardziej. Pierwsze co, to szukam swojego korektora, który gdzieś wyjęłam. Wezmę sobie korektor Infallible, obojętne. Ja wiem, że zaraz tam się milion komentarzy spotka z tym po prostu, jaka jest dokładnie ta wymowa. Ja nakładam tylko na te kropeczki na mojej skórze, które po prostu powinny zostać przykryte i to bardziej. Daję go też troszeczkę pod oczy. Nie nakładałam żadnej bazy, tym podobnych rzeczy. Ostatnimi czasy w ogóle nie mam na to ochoty. Maluję się głównie tymi minerałami i właśnie korektorem i sprawdza się to u mnie po prostu idealnie, więc po co nakładać sobie jakieś, wiecie, nie wiem, makijaże typu, nie wiem, full cover i tym podobne, ale nie o tym. Przyszłam dzisiaj do Was z tego względu, że na pewno większość z Was, ci, którzy mnie oczywiście obserwują na Instagramie, jeżeli nie, to oczywiście zapraszam, zostawię Wam gdzieś tutaj linka do mojego Instagrama. Dobrze wiedzą, że miałam jechać na wakacje egzotyczne. Z tego względu, że jest koronawirus. Te wakacje chyba w tym roku po prostu nie są dla mnie. Jak Boga kocham, po prostu wszystko idzie mi nie tak, jak miało iść. Miałam pojechać do Tajlandii, miałam zwiedzić całutką Tajlandię, już się nastawiłam, kupiłam sobie nowe rzeczy. Kupiłam sobie nowe kamery, które zresztą mogę Wam tutaj pokazać. Kupiłam w ogóle... Maksik, przestań chodzić, miśku! Nagrywamy! Nie, nie da rady. Kupiłam dwie kamery. Po pierwsze kupiłam Osmo Pocket z DJI-a i kupiłam DJI Osmo Action. Osmo Pocket to jest taka mała kamera. Taka, dosłownie kamera. Nie powiem, że ona jest do vlogowania, ale ja już z nią vlogowałam i powiem Wam szczerze, że to jest po prostu boskie. To jest tak tycie! I to jest na gimbalu, więc możecie z tym robić różne fajne rzeczy. Nagrywa w 4K. Przy 60 klatkach możecie to zwolnić 50%, czyli wychodzi Wam po prostu żyleta. Natomiast jeżeli chodzi o tą DJI Action, Boże, DJI Osmo Action, tak, to ona wygląda dosłownie jak GoPro. Ja swoje GoPro mam już stare, najzwyczajniej. Że stare, ona jest 3 z plusem, czyli to takie już, no, paruletnie, nazwijmy to tak. I pomyślałam, że chyba pora już na nową kamerę. Do tego kupiłam, dlatego właśnie kupiłam to Osmo Action. Co jest w tym takiego fajnego? To, że to ma dwa monitory, tutaj z tyłu i tutaj z przodu. Do tego nagrywa w 4K i jest totalnie wodoodporne, więc... Może wreszcie mi wyjdzie jakiś fajny footage pod wodą, bo gdziekolwiek jestem, jest piękna rafa koralowa, ale to, że moje GoPro średnio nagrywa pod wodą, bo niestety, ale muszę mieć dodatkową jeszcze osłonkę, tym podobne rzeczy, to wychodzi jak wychodzi, więc no niestety. Także tak, mam nadzieję, że one mi się przydadzą. Niestety nie będzie do Tajlandii. Wiem, że dużo z Was pisało do mnie z informacją o tym, co powinnam zwiedzić i w ogóle jak się zabrać za ten wyjazd, ale no niestety wyszło jak wyszło. Puściłam Wam też informację o tym, jakie kierunki, znaczy tak właściwie zapytanie. Teraz korektor z Lili Lolo. Ja teraz przerzucam się po prostu na minerały, żeby nie było. Puściłam Wam takie pytanie, gdzie myślicie, że pojadę w tym roku? Bo bardzo mnie to interesuje, natomiast powiem Wam szczerze, że część z Was załapała gdzie, natomiast część z Was nie. Na przykład
Jeden z panów powiedział, że cię odcinek. Chyba ty, kochany, chyba ty. No ale cóż. Jeżeli chodzi o kierunki, które biorę pod uwagę, to jest Meksyk, Kuba, Mauritius i być może Malediwy, ale to jest naprawdę być może, jeżeli wpadnie mi coś w oko, coś, co po prostu jest fajne, co będzie bardzo takie, wiecie, relaksujące, co będę mogła sobie zobaczyć, gdzie, może inaczej, gdzie będę mogła coś zobaczyć, albo gdzie będzie to kierunek, tak jak Malediwy i Mauritius, gdzie po prostu mogę leżeć plackiem, snurkować i po prostu odpoczywać, to jak najbardziej myślę, że ten kierunek padnie mi w oko. Natomiast tak jak mówię, sprawa w ogóle wakacji jest totalnie odłożona na drugą stronę. Na późniejszy okres, z tego względu, że po prostu kupię coś na last minute i jeżeli przyjdzie dany okres mojego wylotu, czyli początek marca, to po prostu wtedy dowiecie się, gdzie lecę. Będę na pewno kręciła vlogi, bo skoro już wydałam tą kasę na te kamery, no to jakby to powiedzieć, nie ma bata, żebym ich nie kręciła. Zobaczymy, jakie będą. Czy będą na przykład, jeżeli pojadę na sam wypoczynek, czy będzie po prostu jeden vlog taki całkowity, czy jeżeli faktycznie będę coś zwiedzała, a jest to w planach i to jest jakby się najlepsza opcja dla mnie, czyli i zwiedzanie, i wypoczynek. Maksik, nie krzycz. To na pewno będą takie vlogi codzienne. Chcę to zrobić, bo na Zanzibarze cały czas pluję sobie w brodę, że nie kręciłam żadnego vloga. Na Madagaskarze mam taki filmik na swoim kanale, on ma tam chyba 2000 wyświetleń, to akurat nie jest ważne, ale dla mnie ważne jest to, że po prostu mogę do niego wrócić i przypomnieć sobie, jak to było tam. Jak fajnie było to udokumentować. Maksio! I jakby wszystkie te wspomnienia wracają. Na Zanzibarze nie robiłam tego. Nie robiłam tego, było więcej osób. Trochę też może lekko się wstydziłam, chociaż tego się nie mam czego. Ale jednak... No nie, no było to zupełnie inaczej, natomiast cały czas pluję sobie w brodę, że po prostu nie zrobiłam żadnego vloga, bo to by było po prostu wow. I oprócz tego, że mam kilka urywek na Instagramie, to nie mam niestety nic więcej. Dobra, lećmy dalej, bo ten film będzie miał 3 godziny. Także tak, także sprawa wakacji. Wiem, że dopytujecie, wiem, że... Boże, czy ja wziąłam? Nie, to nie jest to. To jest to. Dobrze. Berli Buff, to jest podkład. Tamten jest puder wykończeniowy. Więc jeżeli po prostu pytacie, bo część z was pyta mnie na Instagramie, co tam, jak tam twój wyjazd, nie boisz się koronawirusa i w ogóle. Powiem wam tak, ja ogólnie tego koronawirusa się nie boję. Już wam mówię, o co chodzi. Ja wiem, że tam ludzie umierają, ja wiem, że tam jest bardzo dużo zachorowań. Natomiast to jest tak jak z naszą polską grypą. Jeżeli przyjdzie mutacja naszej polskiej grypy, jakaś taka ogromna, to u nas będzie bardzo podobnie. Natomiast ja, biorąc pod uwagę to, że no w Chinach jest w tym momencie epidemia, ja uważam, że jest epidemia, i to, że oni podają, że tam jest, nie wiem, 500 osób, które umarło, według mnie wcale tak nie jest, z tego względu, że jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, że Chiny ukrywają jakieś tam swoje, że tak powiem, dane. Ja nie chcę mówić, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Wy też nie macie, więc jakby w tym możemy się tylko domyślać. Natomiast jakby po co mam się pchać tam, gdzie mnie nie chcą, a najwidoczniej wszechświat mnie tam nie chce. Więc najzwyczajniej po prostu zmienię kierunek, nie będę się przejmowała tym koronawirusem. Jeżeli coś ma mi się stać gdziekolwiek, to za przeproszeniem walnie mnie auto pod Biedronką, jak będę wracała z zakupów, albo pod Lidlem. Więc ja wychodzę z tego założenia, bo każdy mówi, nie matko, jak spadnie samolot albo cokolwiek, trudno. Czasami po prostu nie macie na pewne rzeczy wpływu. Natomiast moja chęć poznania innego kierunku, innej jakby kultury, ludności jest tak duża, że ja po prostu uwielbiam podróżować, więc nawet jeżeli jest ten koronawirus, oczywiście ja nie mówię, żeby się pchać w te rejony zarażone, bo jak najbardziej nie, ale nie panikujcie aż tak bardzo, bo wiem, że tam część dziewczyn na przykład pytała mnie, to był w ogóle hit, jak dostałam informację, później to przeczytałam jeszcze na forum, czy zamawiam z AliExpress, skoro jest koronawirus. Serio? Naprawdę serio? Nie, to po prostu... No już nie idźmy w paranoję, no... Panie na poczcie żyją w każdym układzie. Panie na poczcie żyją, więc myślę, że chyba nam się nic nie stanie, jak zamówimy z tego AliExpress i ten koronawirus po prostu nie zostanie do nas wysłany
płaczce. Bierzmy to pod uwagę. Ja tak by the way do tego podkładu dostałam jeszcze fajny taki pędzelek, ale powiem Wam szczerze, że takie pędzelki, kabuki, nie wiem, nie działają u mnie jakoś fajnie. Ja lubię takie bardzo mięciutkie pędzelki, gdzie po prostu daję sobie małą dozę tego koloru i najzwyczajniej jest. Tak by the way, to pani mi dobierała z Lilolo ten Berli Buff po, jak gdyby, może tak, na podstawie moich filmików. I zrobiła naprawdę bardzo dobrą robotę, bo ten kolor naprawdę do mnie pasuje. Najzwyczajniej, nie wiem, nie jest za różowy, nie jest za jakiś za żółty, za ciemny, za blady. Naprawdę jest ok i to jest taki mój codzienny, zwykły podkład. Dobra, zróbmy sobie teraz brwi, bo jak tak patrzę w podgląd, to wyglądam po prostu jakbym była chora bez tych brwi. Nie cierpię nie mieć brwi. W ogóle muszę sobie kupić moją hennę i po prostu sobie zrobić ją, ale jakoś ostatnimi czasy nie było jak w ogóle. Zobaczcie, jakie mam paznokcie. Ania mi zrobiła takie śliczne, czerwone paznokcie. Są po prostu przecudowne. Też przed wyjazdem będę szła oczywiście na, jak ja to mówię, pełen pakiet do Anki, żeby mnie postawiła na nogi. Czyli będziemy robić rzęsy, brwi i oczywiście pazurki. Co ja mówię, rzęsy, brwi? Rzęsy będziemy robić, pazurki u łapek i pazurki u nóg. Więc żebym na wyjazd po prostu była gotowa. Ja lubię taki, wiecie, taki dodatkowy relaks przed wyjazdem. Ja uwielbiam się szykować na wyjazd. Też będę chciała Wam zrobić może filmik, bo wiem, że w tamtym roku prosiłyście, a ja tego po prostu nie zrobiłam. Filmik na zasadzie, co pakuję na przykład do mojego podręcznego, że tak powiem, bagażu. Bo dużo z Was na przykład pyta, czy mam jakieś takie rzeczy, które po prostu muszę mieć ze sobą w samolocie. I tak, jeżeli to są długie loty, to mam kilka takich rzeczy, które po prostu pozwalają mi zapomnieć o tym, że jestem w samolocie. Ja nie jestem typem, który się bardzo mocno boi. Natomiast jestem typem, który panikuje podczas startu. I to mój kolega Adam może potwierdzić. Zresztą Ola też, bo leciała z nim na Zanzibar. Ja po prostu potrzebuję, żeby ludzie do mnie nic nie mówili. Muszę się trzymać bardzo kurczowo krzesła. Jak on startuje i później już nabiera swojej wysokości i tym podobne rzeczy, to już jest wszystko ok. Natomiast w tym momencie, kiedy on startuje, to tak, to lepiej do mnie po prostu nic nie mówić i najzwyczajniej dać mi odetchnąć może w tą stronę, bo no inaczej to może się to dziwnie skończyć. Więc jak najbardziej. By the way, używam tego różu z Lililolo i powiem Wam szczerze, że mieszanie tych dwóch kolorów to jest mój idealny taki róż, wiecie, taki, boże, ciągle jak ruszam ręką, to tutaj mi skacze mi to łóżko i na pewno widzicie, że ten filmik się trochę rusza, ale to myślę, że nic Wam się nie stanie. Wracając do tego różu, to jest róż, który się nazywa Naked Pink Cheek Duo i powiem Wam szczerze, że to jest dokładnie taki róż, jakby tak naturalny róż, jaki ja po prostu się rumienię, więc uwielbiam go. On jest po prostu, dodaje takiego, wiecie, koloru do mojej skóry, ale jest na tyle ładny i na tyle delikatny, że wygląda mega naturalnie. Ja jestem zadowolona z tego różu. Jestem zadowolona w ogóle z tych minerałów. Ogólnie, powiem Wam szczerze, że byłam na zasadzie, mówię, no dobra, dajmy szansę tym minerałom, może faktycznie coś z tego będzie. Ale tak nie dowierzałam. Nie byłam w 100% przekonana do tego, czy to po prostu będzie fajne, a jednak okazało się naprawdę fajne. I już teraz wiem, dlaczego dziewczyny tak bardzo lubią Lililolo. Ja jakoś nigdy, nie wiem, inne minerały średnio mi się sprawdzały, natomiast przy skórze, jaką teraz mam, nie mówiąc oczywiście o tej brodzie, bo ta broda to jest po prostu... Nie umiem sobie poradzić. Wszystkie jakieś problemy skórne mam tutaj. Dosłownie. I to jest na tyle wkurzające, że po prostu muszę sobie jakoś z tym poradzić, więc kombinuję, co by tutaj zrobić, ale o tym to na pewno się dowiecie jeszcze później, więc na spokojnie. Dobra, oczy, coś delikatnego, tutaj też mam paletkę z Lilolo, to jest paletka Enchanted. Uwielbiam po prostu te kolory takie srebrne, one są przecudowne. Już Wam pokażę. Sobie wezmę taki zwykły, puchaty pędzelek. I wymieszam sobie te trzy kolorki, otrzepię, bo one dość mocno po prostu potrzebują być otrzepane i nałożę sobie tutaj na oczko. Tą paletą, powiem Wam szczerze, możecie sobie zrobić i dzienny, i wieczorowy makijaż. Ja lubię właśnie taki dzienny w szarościach. Wygląda to bardzo ładnie. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie
i ja jestem z tego mega zadowolona. Zaraz sobie jeszcze nałożymy może dzisiaj linera. Może będę miała taką ochotę na liner. Zobaczymy. Do tego szary podbija dość mocno mój kolor oczu, więc tym bardziej mi się podoba. Najzwyczajniej. To nie jest jakiś makijaż, gdzie ja wam będę mówiła, tak, tutaj musicie zrobić cut crease i tym podobne. Nie, nie, nie. By the way, chciałam was zapytać jeszcze o taką jedną bardzo ważną rzecz. Czy was nie denerwuje to, że na przykład dziewczyny, nawet dziewczyny, które znam, nie będę tutaj wymieniała z imienia i nazwiska, czy z niku, ale bardzo często używają na przykład tytułów na zasadzie takiego clickbaitu. Nie chcę tutaj dawać przykładów, ale mam kilka takich osób, które na przykład subskrybuję. Gdzieś je tam oglądam, ja rzadko kiedy komentuję, ale oglądam je na pewno i jakby w niektórych momentach mam wrażenie, że dziewczyny nie mają nic kompletnie do przekazania, a po prostu robią ten film po to, żeby mieć wyświetlenia. Mnie osobiście to drażni, bo ja jeżeli, nie wiem, nie mam nic do przekazania, po prostu nie mam ochoty nagrywania żadnego filmu, to najzwyczajniej go po prostu nie nagrywam. Ja oczywiście też biorę pod uwagę to, że niektóre dziewczyny YouTube uważają za swój biznes typowy. Ja to robię po prostu dla fanu, ja to robię dlatego, że po prostu lubię czasami usiąść, pogadać z wami, lubię tą interakcję, którą mamy, natomiast ja mam swój zawód, ja mam swoje biuro, do którego chodzę codziennie i które jakby jest moim źródłem utrzymania, natomiast czasami mam wrażenie, że niektóre kanały są bardzo na siłę, takie bardzo musi być film w tym dniu, bo jak nie, to po prostu zawali się świat. Nie, nie musi. Ja do tego podchodzę. Ja wiem, że to jest moje podejście osoby, która po prostu robi to jako hobby, natomiast no nie wiem, no jestem jakoś tak nastawiona do tego dziwnie. Zdajcie znać, co myślicie i czy oglądacie takie kanały. Bo mnie na przykład ten clickbait strasznie denerwuje. Po prostu włączacie taki film, a później się okazuje, że ten film kompletnie nic nie wnosi. I tak właściwie jest od dupie maryny. Najzwyczajniej. Bo jeszcze jak jest taka pogadanka, jak na przykład tutaj ja z wami teraz, no to okej, okay, to jakby jesteście świadomi tego, że to jest pogadanka. Ale jak, nie wiem, macie jakiś taki zachęcający strasznie tytuł, klikacie go, a to jest po prostu film o niczym. Najzwyczajniej o niczym. Więc ja takich rzeczy nie lubię. By the way, jeżeli będziecie używali tego korektora, to jest Lemon Drop, tak, Lemon Drop z Lili Lolo, to uważajcie z nim, ponieważ on jest bardzo żółty. I jeżeli sobie go za dużo nałożycie, to on najzwyczajniej tutaj stanie się taką żółtą plamą. Wierzcie mi, byłam, że tak powiem, zrobiłam to, byłam w tym stanie i po prostu wyglądałam dziwacznie, więc jak najbardziej trzeba to po prostu brać pod uwagę. Dobra, mamy to, teraz może oczka. Maskara Lili Lolo, ja dostałam tak właściwie od nich bardzo dużo kosmetyków, żeby zrobić właśnie makijaż. I powiem wam szczerze, że większość mi się naprawdę sprawdza. Ta maskara może nie jest jakaś super, natomiast teraz przy moich rzęsach, które są zalaminowane, no to bardzo ładnie je rozczesuje, jest taka delikatna, po prostu jakby jeszcze bardziej je podkreśla. Natomiast jeżeli ktoś szuka maskary, która będzie robiła z jego rzęs na przykład, nie wiem, sztuczne, to niestety to nie ta maskara. Ja jestem zadowolona, jeżeli chcę taki naturalny efekt. Jest ładnie czarna, ładnie, tak jak mówię, rozprowadza się na rzęsach, fajnie je rozczesuje. Natomiast to na pewno nie jest, wiecie, taki falsies, jak to mówią, więc w żadnym wypadku to nie są takie rzęsy, natomiast wydaje mi się, że wyglądają całkiem ok i całkiem fajnie to wygląda, więc jak najbardziej. Rozświetlacz. Nie mam żadnego rozświetlacza z Lili Lolo, o dziwo, ale znaczy róż teoretycznie jest troszeczkę rozświetlający, ale ja mam tutaj bekę, którą ubóstwiam. Dostałam ją w miniaturkach z USA i powiem wam szczerze, że ten kolorek Champagne Pop, tak? Bodajże, czy Champagne Pop, nie mam żadnego pojęcia, jest po prostu cudowny. Ja nakładam go delikatnie tutaj pod łuk brwiowy i na kości policzkowe,
żeby jeszcze troszeczkę zintensyfikować ten róż. I na sam środek mojego nohala. Tak. Dobra, i co? Teraz bierzemy się za puder wykończeniowy. Ja lubię ten puder z Lilo z tego względu, że on jest taki bardzo, bym powiedziała, satynowy. Natomiast uwierzcie mi, że dosłownie tyle go wystarczy. Ja też byłam w momencie, kiedy starałam się go nałożyć więcej. Mówię, będzie fajniejszy, taki bardziej, wiecie, bardziej taki ładny ten makijaż, ale no niestety. Z minerałami trzeba nauczyć się żyć. I też trzeba mieć dobry okres waszej skóry, żeby najzwyczajniej je nakładać. Ja przyznam wam się szczerze, że jeżeli mam dobry okres, to nakładam minerały, bo nie mam ochoty po prostu nakładania innego produktu. Jeszcze trochę sobie nałożę tego różu, tak? Natomiast jak mam po prostu zły okres skóry, gdzie po prostu mam pełno wyprysków, tym podobnych rzeczy, to najzwyczajniej używam zwykłego podkładu, bo nie jestem w stanie najzwyczajniej wytrzymać tego, jak po prostu wygląda moja skóra. I tak wiem, większość z was myśli, że mam bardzo ładną skórę, bo nawet mi piszecie, nie no, co ty w ogóle, o czym ty gadasz i tym podobne, ale uwierzcie mi, że kamera ma to do siebie, że możecie sobie narzucić filtr. Różnoraki, natomiast no uwierzcie mi, że jednak nie jest to aż takie wspaniałe. Dobra, coś co uwielbiam i tej pomadki nie przebije nic, kompletnie nic, to jest Karl i L'Oreal i to jest pomadka dzienna, różowa, ale ona jest w odcieniu dosłownie moich ust. Trochę dziwnie wygląda. Jezus Maria, już mi spadło. Tutaj trochę dziwnie wygląda, jeżeli chodzi o ten makijaż, ale już wam zaraz pokażę. O co mi dokładnie chodzi? Ja z niej robię taki typowo stain. Dość mocno ją bluruję. W ogóle tutaj wygląda, jakbym miała takie czerwone usta. Nie wiem dlaczego. Ale jakoś tak. I ona zaraz... już się umazałam. I ona tutaj zaraz po prostu będzie wyglądała całkiem fajnie. Miałam zrobić linera, ale jednak tego nie zrobiłam. Natomiast dam sobie jeszcze troszeczkę ciemnego koloru. Na boczek tutaj oka. Żeby po prostu troszeczkę go przyciemnić. Tak, tylko żeby był jakiś taki, wiecie, bardziej intensywny ten kącik. Okej, jest dobrze. Dobra, już jest ten pod okiem, zbieramy. Chyba tyle. Muszę rozpuścić włosy, bo wyglądam dziwacznie w tej opasce. I tak wyglądam. Tak zazwyczaj idę do pracy. Kamera trochę przekłamuje, bo ja widzę tutaj swoje białe odbicie, ale naprawdę mam wyrównany koloryt skóry i wygląda to, myślę, całkiem fajnie. Do tego przebija moja skóra, co mi się osobiście podoba. Bo tak jak mówię, jeżeli mam tutaj na policzkach, nie mam żadnych problemów, to tym bardziej. Coś mi dzisiaj włosy nie pykły, niestety. Ostatnio je farbowałam i ta farba była jakaś dziwna. Pomimo tego, że zawsze robię tą samą, ta farba była jakaś taka... nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Zapomniałabym, ostatni krok, mgiełka przy minerałach. To się sprawdza tak właściwie najlepiej, jeżeli chodzi o utrwalenie tego makijażu, więc must have. Dobra, to by było na tyle. Tak jak widzieliście, to jest taki mój... Serio po prostu? Teraz będziesz stał? Serio? Aś. To jest taki mój typowy dzienny makijaż, gdzie po prostu idę w takim makijażu do pracy. Ja się w takim makijażach dobrze czuję, ja nie potrzebuję mieć jakiegoś, nie wiem, wyrysowanego strasznie oka. Czasami jeszcze nałożę sobie po prostu eyeliner, ale przy tych szarych cieniach myślę, że chyba nie ma sensu. Także tak. Zmieniam też często pomadki, ja nawet mam osobną kosmetyczkę na wszystkie pomadki, jakie posiadam. Z tego tylko względu, że po prostu, jeżeli mam ochotę, to zmieniam czy na Narsa, czy na jakiegoś, nie wiem, Maka, czy nawet na Lilolo, bo też od nich dostałam pomadkę taką typowo różową, ale tutaj trzeba mieć po prostu fajny makijaż, żeby ta różowa pomadka wyszła ładnie i też myślę, że ona będzie bardziej takie ciepłe,
terminy niż na teraz. Więc teraz wolę taki typowy nudziak, który po prostu zaraz zginie na moich ustach i tyle. Dobra, dzięki jeszcze, że byliście ze mną, że wytrzymaliście w ogóle z tym filmem. Ja po prostu potrzebowałam się umalować i najzwyczajniej wygadać. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Jeżeli macie zdanie na temat tego wszystkiego, co ja tutaj poruszałam, to oczywiście dajcie znać, bo jestem ciekawa waszego zdania. Ja nie mówię, że tylko i wyłącznie moje jest jak najbardziej adekwatne. Każdy ma prawo do swojej opinii. I ja to szanuję, więc jeżeli macie ochotę ją wyrazić, to zapraszam do komentarzy. Dziękuję ślicznie za każdą subskrypcję, bo jest nas coraz więcej. Dobijam do 7 tysięcy, a na 7 tysięcy przygotowałam całkiem fajne rozdanie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Klikajcie, klikajcie. I co? I widzimy się na pewno w kolejnym filmie. Pa! Thank you.